Rośnie liczba przypadków boreliozy. Blisko 2000 do połowy maja 1980 przypadków boreliozy w Polsce do połowy maja więcej niż przed rokiem. 1980 przypadków boreliozy, choroby przenoszonej przez kleszcze, odnotowano w Polsce w okresie 1 stycznia 15 maja. Dane przekazano w najnowszym zestawieniu opublikowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. W tym samym okresie ubiegłego roku było 1828 takich przypadków. Boreliozę, zwaną też chorobą z lymę, wywołują krętki z rodzaju borrelia. W pierwszym okresie u większości zakażonych pojawia się niebolesny rumień, w którego środku widać przejaśnienie. Zmianom skórnym czasem towarzyszą objawy grypopodobne takie, jak gorączka lub stany podgorączkowe, uczucie rozbicia, zmęczenie, bóle głowy. Mięśni i stawów. Wśród późnych objawów boreliozy u osób dorosłych wymieniane jest zanikowe zapalenie skóry kończyn. Zmianą towarzyszy zapalenie stawów i zmiany neurologiczne. Kleszcze żyją głównie w lasach liściastych i mieszanych, na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, paprociach, a także w parkach miejskich i na obrzeżach osiedli mieszkaniowych otoczonych terenami zieleni. Przyciąga je biały kolor, ciepło, ruch powietrza i zapach obecnego w pocie kwasu masłowego. Kleszcze, lekarze radzą, jak się zabezpieczyć, lekarze radzą, aby przed wyjściem do lasu czy parku założyć obcisłe spodnie, zakryte buty, a na głowę kapelusz. Po powrocie do domu dokładnie należy się obejrzeć. Sprawdzić każde miejsce na ciele, a szczególnie te, które najbardziej upodobały sobie pasożyty: pod pachami, w zgięciach kolanowych, łokciowych i za uszami. Jeśli dojdzie do wkłucia się kleszcza, należy go jak najszybciej wyjąć z ciała. Nie wolno go smarować tłuszczem, benzyną, wykręcać ani wyciskać. Należy delikatnie chwycić kleszcza pensetą przy samej skórze i wyciągnąć w górę. Zamiast pensety można użyć miniaturowych pompek ssących lub plastikowych kleszczołapek, które można kupić w aptece. Po wyjęciu miejsce ukłucia trzeba starannie zdezynfekować. Nie wszystkie kleszcze są nosicielami bakterii i boreliozy, jednak podczas ukąszenia mogą przenosić do krowi także inne bakterie i wirusy wywołujące m.in. kleszczowe zapalenie mózgu.